Szwecja znana z wysokiego poziomu życia, równości, szeroko rozumianej opieki nad swoimi mieszkańcami i stabilności to już zamierzchła historia. Kraj zmaga się obecnie z wieloma poważnymi problemami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Szwedzkie państwo, niegdyś niedościgniony wzór równych szans i sprawiedliwości społecznej, z roli opiekuna i strażnika staje się coraz bardziej wrogie wobec swojego społeczeństwa, czego przejawem są nowe prawa wręcz wzorowane na Chinach czy Korei Północnej, z którą Szwecja jako pierwszy demokratyczny kraj nawiązała we wrześniu stosunki dyplomatyczne, tworząc ambasadę w Pjongjangu. W dobie kryzysu podnosi znacząco podatki i opłaty, dobijając wręcz społeczeństwo. Podstawowa wolność słowa zagrożona jest deportacją, dzieci zamierza się inwigilować za pomocą bransoletek na kostkę i jeszcze te skandale ze spermą i lekarzami w roli głównej. A to tylko kilka przykładów zaledwie. O co w tym wszystkim chodzi i co tu się odwala, opowiem w dzisiejszym odcinku. Zainteresowanych przerażającą rzeczywistością zapraszam, a fanatykom cudownej Szwecji i różowym okularom bez kontaktu z rzeczywistością już na wstępie dziękuję, niech nie tracą czasu na oglądanie, bo nie będzie tu kolorowo. Szwecja z Bizancjum szeroko pojętej zachodniej cywilizacji stała się przestraszonym swojego cienia krajem, totalnie bezradnym wobec nawarstwiających się od lat problemów społeczno-gospodarczych, za to coraz bliżej jej do Chin czy Białorusi. Kraj znajdujący się w pogłębiającej się recesji ratuje sytuację nowymi uprawnieniami policji do konfiskaty majątku w przypadku podejrzenia przestępstwa, które wcale nie musiało mieć miejsca, i przegląda Twoje prywatne wiadomości. Lekarze własnym nasieniem leczą bezpłodność, recesja pogłębia kryzys, a rząd odziera obywateli z resztek godności i prywatności. Emerytom podnosi się ceny leków, serwuje się rekordowe podwyżki czynszów i opłat za wodę, a urząd komornika alarmuje o lawinowym wzroście liczby postępowań egzekucyjnych. Dokąd zmierzasz, Szwecjo? Sprawdźmy, co tu się dzieje. Szwedzi, choć starają się zachowywać tak zwaną polityczną poprawność i wytykają innym uchybienia, zdecydowanie powinni popracować nad własną moralnością. Co jakiś czas wypływa na światło dzienne nowy skandal pokazujący prawdziwe oblicze tego narodu. I z reguły są to międzynarodowe afery. Nie tak dawno wiele kontrowersji wzbudził temat wywożenia niebezpiecznych i toksycznych odpadów poza granice nie tylko kraju, ale i kontynentu, gdzie wszystko się wydało przy okazji masowych zatruć i fali chorób. Mówiłem o tym szerzej w odcinku o szwedzkiej ściemie ekologicznej, na który zapraszam. Ostatnio okazało się, że sztandarowa szwedzka IKEA budowała swoją potęgę kosztem niewolniczej pracy przymusowej, za co zapłaci symboliczne odszkodowania w wysokości zaledwie 70 milionów szwedzkich koron, notabene najsłabiej stojących od początków notowań kursu walut, ale o tym za chwilę. Świetnie się to wpisuje w szwedzkie postępowe i demokratyczne idee. Himalaje hipokryzji czy słynna szwedzka podwójna moralność? Przestępczość Szwecji jest już wręcz legendarna, zwłaszcza związana z gangami. Liczne strzelaniny i przemoc na ulicach czy zamachy z użyciem ładunków wybuchowych nie schodzą z pierwszych stron mediów informacyjnych. To sprawia, że bezpieczeństwo staje się jednym z największych problemów społecznych. Rząd, zamiast faktycznie przyłożyć się do walki z tymi zjawiskami, majstruje przy ograniczaniu swobód i podstawowych praw obywatelom. Pod płaszczykiem walki z przestępczością rząd wprowadza coraz to nowe prawa drastycznie ograniczające prywatność obywateli i wolność słowa. Świetnie działający system rozpoznawania twarzy działa tu już od lat. Niedawno testowano strefy, w których policja może wszystko bez prokuratora czy sądu.
Pełna kontrola prywatnych wiadomości czy maili z tymczasowego narzędzia stała się już stałym procederem w świetle prawa. Ostatnim hitem jest natomiast prawo pozwalające na konfiskatę majątku jedynie na podstawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, którego wcale nie muszę udowodnić. To już ociera się o szurowe teorie spiskowe, które stały się rzeczywistością. Smutne jest to, że sprane szwedzkie mózgi przyjmują te bezprawne prawa jako coś dobrego i nikt się temu nie sprzeciwia. Szwecja szybkim krokiem dogania Chiny pod względem inwigilacji i odbierania podstawowych praw swoim obywatelom. Ostatnim pomysłem są elektroniczne bransoletki na kostkę dla dzieci od lat 15, które na mocy nowego prawa będą je monitorowały. Podkreśla się, że nie jest to kara, tylko forma ochrony. Czy to nie chore? Nierówności społeczne i ubóstwo to nowa twarz Szwecji. Poziom ubóstwa i nierówności społecznych również zastraszająco szybko rośnie. Jeszcze nie tak dawno pełne restauracje czy kawiarnie stały się luksusem, na który stać coraz mniej obywateli. Pogłębiająca się recesja, wzrost bezrobocia w połączeniu z nieudolną szwedzką polityką finansową spychają w ubóstwo coraz więcej ludzi, prowadząc do coraz większej nierówności i wykluczenia. Na rynku używanych rzeczy panuje spore ożywienie i jest to widoczny efekt ubożenia Szwedów, choć oficjalne media tłumaczą to zjawisko wzrostem świadomości o korzyściach z recyklingu. Bzdurna propaganda i kolejny przejaw szwedzkiej poprawności i samouwielbienia. Ciekawe, jaką ideę doczepiliby do obleganych tłumnie koszy z przecenioną żywnością w supermarketach. Notabene szwedzkie sklepy spożywcze straciły z powodu kradzieży bagatela 10,5 miliarda koron w ciągu ostatniego roku i mówią o lawinowym wzroście liczby kradzieży, wiążąc to bezpośrednio z kryzysem ekonomicznym. Inną sprawą jest fakt pogłębiającej się nierówności ekonomicznej, klasowej czy płciowej. Obecnie Szwecja jest na szarym końcu krajów nordyckich, i stan ten pogłębia się coraz bardziej. Pod względem zatrudnienia osób 55+, Szwecja też zajmuje ostatnie miejsce w Skandynawii, włącznie z Islandią. Nie ma się tu niestety czym pochwalić. System opieki zdrowotnej w Szwecji jest obciążony i staje się coraz bardziej złożony. Wzrost liczby osób starszych oraz rosnące koszty opieki zdrowotnej są sporymi wyzwaniami dla gospodarki i społeczeństwa. Sama opieka zdrowotna może też pochwalić się niebywałymi sukcesami w negatywnym niestety znaczeniu. Ostatnio wyszło na jaw, że w szpitalu uniwersyteckim w Uppsali niepotrzebnie usunięto macicę 33 kobietom na podstawie błędnych diagnoz. Brawo medycy akademiccy! Z etyką niektórych lekarzy też nie jest najlepiej. Ostatnio zakończono postępowanie w sprawie lekarza, który używał własnego nasienia do leczenia niepłodności u kobiet. Nawet nie udało się ustalić, ile dzieci w ten sposób poczęto. I nie jest to odosobniony przypadek. Podobne praktyki mają tradycję już od lat 70. Sprawą nielegalnego pobierania i wykorzystywania nasienia zajął się Europejski Trybunał Praw Człowieka, żądając wyjaśnień i działań naprawczych od szwedzkiego rządu. A w mediach cisza, bo temat niewygodny. Wysokie ceny energii oraz problemy z infrastrukturą elektryczną wpływają negatywnie na gospodarkę i życie codzienne obywateli. W nadchodzącym czasie nastąpił dramatyczny wzrost cen energii elektrycznej, będący skutkiem zmian w systemie przesyłu energii. A co zrobił rząd, aby temu zaradzić? Otóż podniósł podatek od energii elektrycznej. Łącznie w ciągu 2 lat podatek ten wzrósł o 12%. Brawo, politycy!
Apele Izby Handlowej Zachodniej Szwecji o zagrożeniu blisko 10 tysięcy miejsc pracy z powodu ogromnych braków w dostępie do energii elektrycznej i nawoływaniu, aby rząd podjął pilne działania w celu zwiększenia produkcji energii, spotkały się z reakcją i to jaką? Zatrzymano budowę wszystkich farm wiatrowych na Bałtyku z powodu podejrzeń, że ich praca może zakłócać działanie radarów wojskowych. Brawo, brawo! Problemy gospodarcze nie opuszczają Szwecji. Gospodarka kraju zmaga się z recesją, wysokim bezrobociem, rekordowo wysoką liczbą bankructw i gwałtownie spadającą liczbą nowo otwieranych firm. To w połączeniu z kryzysem mieszkaniowym prowadzi do dalszego osłabienia gospodarki. Szwedzka waluta, o której wspomniałem przed chwilą, staje się coraz bardziej bezwartościowa. Historyczny spadek wartości względem zarówno dolara, jak i euro to wynik błędnej polityki zarówno gospodarczej, jak i finansowej kraju. A winą za ostatnie rekordowe spadki wartości korony szwedzcy fachowcy obarczają zwycięstwo Trumpa w amerykańskich wyborach. Wszyscy winni, tylko nie Szwecja. Długotrwałe bezrobocie rośnie w zastraszającym tempie. Kryzys zatrudnienia dotyka w dużej mierze sektora publicznego, gdzie liczba wypowiedzeń osiągnęła najwyższy od 15 lat poziom, co stanowi dramatyczny wzrost. Bezrobocie uderza również w młodych ludzi, odbierając im szansę na godne warunki życia. Skala wykluczenia społecznego w kraju jest i tak już przerażająca. Ogromny wzrost czynszów zmusza szwedzkie sklepy do opuszczania centrów miast, które pustoszeją. Nawet ceny biletów lotniczych poszybowały w górę po tym, jak zniesiono podatek i wzrosła liczba połączeń lotniczych. Miało to wywołać zupełnie odwrotny efekt, tymczasem wyszło jak zawsze niestety. Na dodatek jeszcze ta plaga myszy i alarm ekspertów. Można by tak jeszcze długo. Jak Szwedzi dbają o środowisko, pokazuje też fakt z ostatnich dni. Szwedzka Agencja Transportu wyrejestrowała 430 tysięcy pojazdów. Pokrętnie tłumacząc, pozbyła się całkowicie odpowiedzialności za usunięcie i złomowanie tych pojazdów. To z kolei powoduje ogromne zagrożenie skażenia środowiska, na przykład wyciekającymi płynami zniszczających pojazdy. Urzędnicy pozbyli się problemu i oficjalnie już go nie ma, a państwo umyło rączki przy nielicznych tylko protestach. Nawet Greta cicho siedzi. Inny skandal wywołał serial wyemitowany przez katarską Al Jazeera dotyczący bezpodstawnego odbierania dzieci rodzinom imigrantów. Jedynym zmartwieniem w tym temacie pozostało prawdopodobieństwo podwyższonego zagrożenia terrorystycznego dla Szwecji. Nie jest to pierwszy raz, kiedy kraj ten oskarżany jest o tego typu praktyki. Niedawno dość głośnym echem odbiła się sprawa polskiej rodziny, której odebrano dzieci. A jak oficjalnie okazało się, domy dziecka prowadzi tu mafia i gangi. Odcinek na ten temat znajdziecie w linku pod filmem. Brawo, Szwecji! Te wszystkie problemy wymagają konkretnych rozwiązań od rządu i uwagi społeczeństwa, aby zapobiec eskalacji kryzysu. Tymczasem nic pozytywnego w tym kierunku się nie dzieje. Oczywistym staje się pytanie, w jakim kierunku to wszystko zmierza i dlaczego brak zdecydowanych rozwiązań tych wszystkich problemów. Ciekaw jestem, co o tym myślisz. Daj znać w komentarzu. Przypomnę jeszcze prośbę o zasubskrybowanie kanału i włączenie powiadomień, gdyż bardzo wielu ogląda, a nie subskrybuje. Poproszę o kciuka w górę lub w dół, jeśli się nie podobało, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.